Siemanko, cześć wam. Siedzę sobie tutaj na kamieniu. No i czekam na mojego synka. Synek ma 7 lat, tak jak już kiedyś tam wspominałem w jakichś filmikach. No, że planujemy kupić mu, prawda, jakiegoś tam kładzika, żeby mógł sobie jeździć ze mną. Co prawda wcześniej kupiliśmy mu takiego małego mini crossa 50 w automacie. W cudzysłowie w automacie, bo te 50 to w zasadzie mają sprzęgło odśrodkowe i jeden bieg. No to tak, ten krosik niestety jest troszeczkę za duży. No i nie jest jeszcze zrobiony. Syn chciał kłada, więc zdecydowaliśmy się kupić kłada. Dlatego teraz sobie czekam. On za chwilkę tutaj powinien przyjechać ze szkoły i chcemy po prostu nagrać jego pierwszą reakcję, w sumie to ja chcę, żeby tak było kiedyś tam co wspominać. Później wam opowiem o tym kładzie. Mogę na ten moment powiedzieć tyle, że no jest to kład duży. Jest to kład naprawdę duży. Nie jakiś tam mega największy, ale jest duży i dzieciak będzie jeździł po prostu z moją kobietą. Będzie jeździć z moją kobietą przez jakiś czas w taki sposób, że on będzie siedział z przodu, będzie sobie kierował, ponieważ kupiliśmy automata, czyli w zasadzie wystarczy kierować, hamować będzie moja kobieta albo on tam jak się nauczy i później tak pewnie za rok dopiero, jak będzie miał około 8 lat, to może pojedzie sam. No na razie z racji tego, że tu wszędzie są drogi takie, że poruszają się piesi i samochody, no to dla bezpieczeństwa no nie będzie jeździć samemu. No ale opowiem wam o tym kładzie wszystko później, zrobimy sobie parę odcinków, ja wam o nim opowiem, jak on wygląda. Dzisiaj taki wstęp, czyli przekazanie maszyny mojemu synowi i jego pierwsza reakcja. Większy od ciebie jednak. To zdejmiemy później. To jest taki niby dla ciebie cross. Dla ciebie i dla mnie. Nie cross, to kładzik, synek. Fajny? Jak się siedzi? To jest licznik, nie, no dobra. A już oficjalnie odpakowałeś. To na razie nie, ta folia na razie niech jest. Chcesz go odpalić? Nie. Nie chcesz odpalić? Bo nie mam kasku. Ale tylko odpalimy go. Nie. Dobrze. Jeszcze nie odpalamy, jeszcze trzeba się przyzwyczaić trochę. Fajny jest, co? No siedź jeszcze. Zobacz, tutaj masz hamulec. Patrz, tu masz hamulec. Tutaj zmieniasz biegi. Tu, Kasper, tu dodajesz gazu. Tutaj też masz hamulec. Kasper, tak naprawdę to tylko siedzisz i dodajesz gazu i kierujesz, wiesz? Tylko tutaj dodajesz gazu, na tym. Żadnych biegów, nic nie musisz zmieniać, bo to jest automat, wiesz? Pełen automat. Tutaj masz kierunki. A teraz... No... Działają. I klakson nawet działa. No, chcesz zobaczyć, że klakson działa? Mama nie odpala, tylko klakson włączyła. A teraz piszczy, bo miałeś kierunek włączony. A żeby wyłączyć kierunek, musisz nacisnąć. No i zatrąb sobie ładnie. Tutaj masz klakson, nacisnij. Wow. Ale elegancki. Zobacz, mama, jest zasada. Ja wolno w dwójkę. Nie. Można w dwójkę. Ty możesz ze mną jeździć. Przynieść kask? I sobie odpalimy. Nie. Chcesz się przyzwyczaić najpierw? Nie. A nie chcesz go odpalać w ogóle? A to co to? To jest do wyłączenia. Może odpalimy, co? Nie! A Kasper, on nie jest głośny. A jak ci się podoba, powiedz? No nie, strasz go tak. A jak mama odpali? A ty będziesz stał kurawy? Będzie okej? Czas, nie.
Chodź, odpalimy, zobaczymy. Nie? Kacper. Mama nie daje gazu. Fajne, zobaczysz. Fajne światła? Tak. To są LEDowe, wiesz? Ten tłumik. A zobacz, jakie tutaj bajery zielone. Fajne? On nie za długo pierdzi. A za długo pierdzi już. Chciałeś zielonego? Chodź bliżej. Jak było? Nie, pokaż mu jak się wyłącza. Jak się jechało? Nie wiem. Nie wiesz? Jak się jechało, fajnie? Chyba fajnie. Chyba fajnie. A tam to poszło. To? Nie, to. Tym cały zapłon.